Cześć, witajcie na mojej pierwszej inspiracji dla Krab12 TV. Z tej strony Scrapcate i dzisiaj będę Wam przedstawiała album z tej cudownej kolekcji Farmhouse Market z Kartabeli, ale na początek chcę Wam tą kolekcję pokazać i zaprezentować, a potem obejrzymy sobie, co mi z tego wyszło. Słuchajcie, ja moją nową miłością jest Kartabella. Po prostu jej kolekcje są dla mnie prześwietne i powiem szczerze, że naprawdę teraz będzie mi ciężko jakąkolwiek inną kolekcję kupić. Mam nadzieję, że tych kolekcji będzie w Kartabeli więcej, ale ta kolekcja zdecydowanie przypadła mi do gustu pod kątem właśnie albumu, ale dla konkretnej osoby. Będzie to album dla mojej mamy, która przeprowadziła się jakiś czas temu na wieś właśnie i uwielbia swój ogród, uwielbia wszystko, co jest związane z tym domem. Właśnie ma bardzo podobny klimat, w ogóle kolorystyka domu mojej mamy to jest kolorystyka tej kolekcji, więc idealnie po prostu pasuje. Także szybciutko Wam pokażę, jest 12 arkuszy, ale przewagą tej kolekcji jest jakość tego papieru. To jest papier, który tak jakby fakturą przypomina trochę taki papier wizytówkowy. Nie jest to taki, wiecie, gładki papier, taki ma delikatną, bardzo delikatną fakturę. Ciężko mi to jest pokazać na filmie, trudno byłoby mi tutaj znaleźć nawet taki, ale jak będzie taki arkusz, to może mi się uda. No w każdym razie po kolei tutaj mamy piękne, to jest tak jakby malowane to wszystko. Te motylki tutaj są no, tak cudne, że po prostu ja nie mogę, ja się rozpływam tą kolekcją. Tutaj taki ciemniejsze, taka czerwony róż, nie wiem, taki kolor istnieje. Delikatne tła i wzbogacone oczywiście fantastycznymi kartami w klimacie. No, po prostu jest piękna. Przedstawię Wam szybciutko, żeby też nie przedłużać. I zaraz sobie zobaczymy, co można z tego stworzyć. No te kwiaty, takie maleńkie kwiatuszki, to tło jest fajne, bo jest faktycznie tłem, a niekoniecznie takim bijącym po oczach. Tutaj taka delikatna kratka z takimi fioletowo-zielono-niebieskimi elementami. Znowu kolejne karty, większe, mniejsze. Tagi tu można wyciąć, można stosować tak jak są. Ta kratka jest cudna. Tutaj mamy takie wianuszki, małe wieńce i tu piękne dechy z tymi właśnie malowanymi kwiatami. Tutaj nie będzie widać tej faktury. Tutaj mamy mnóstwo tagów, ale też może służyć jako tło. No i to piękne tło z tyłu. Jedyną wadą tej kolekcji, ja się już do tego przyzwyczaiłam, pewnie większość z nas też, jest to, że to jest kolekcja po jednej sztuce z każdego papieru, więc no, dla mnie to jest po prostu ciężki orzech do zgryzienia. Tym bardziej, że teraz mój styl trochę się składa ku temu, żeby te tła jednak były bardziej ujednolicone. W tym przypadku nie jest to takie proste, no ale tutaj są takie bordery, tu jakieś takie fajne, te są oczywiście większe na jakiś większy projekt. Chyba, że będzie się dało jakoś to ładnie pociąć, tak żeby było na kilku częściach. Zobaczymy, może się uda. Kolejne kwiaty, pięknie malowane. Ta czarna krata, no powiem szczerze, że ten papier jest tutaj dość kontrowersyjny, bo tak trochę dla mnie nie przypiął, nie wypiął, ale za to piękne, te koszyczki w ogóle. Śliczne tło, takie delikatne i znowu takie Barnes, Texas po prostu. Te też fajne, drewniane. Tutaj mam jakiś skrypt, właśnie miałam patrzeć, co to jest za skrypt. Jakaś książka pewnie tutaj jest. Taka tylko pytanie o czym? Nie wiem, pojęcia nie mam, ale ciekawi mnie to. Tamborki, takie ładne malusie. Z tyłu piękna strona do... To może być strona taka właśnie przeznaczona do takiego dużego journalingu, ale to są takie deski białe. Znaczy one nie wyglądają to może jak deski. Znaczy one są deskami, ale bardziej to się kojarzy z takim journalingowym miejscem. Ale i tak jest super. Krateczka delikatna, no i piękne kwiatuszki. No i teraz na końcu mamy jeszcze arkusz z naklejkami. Ja nie przepadam z naklejkami, od razu mówię i ja zdecydowanie wolę takie die-cuty, bo ja nigdy nie użyłam tego jako naklejkę. Zwykle naklejam to na jakiś element, po prostu dla mnie grubszy element i gdzieś tam jest jako trójwymiarowy, ale na pewno się nam przydadzą. Tutaj jest troszeczkę napisów, Home Sweet Home, Beautiful Delight, Charming, Vintage Farmhouse, Home Sweet Home. Także tu jest trochę takich fajnych napisów, których będziemy mogli na pewno skorzystać. Dobra, także tak się prezentuje kolekcja, a ja Was zapraszam na skończony projekt. Mam nadzieję, że Wam się podoba i zapraszam oczywiście do Kartabeli po kolejne tego typu kolekcje, których jest tam sporo i w ogóle tam jest kupę fajnych rzeczy. Także zapraszam. Tak,
wyszedł albumik. To jest album na takiej gotowej bazie Trifold. Trochę go sobie udoskonaliłam, bo tak się złożyło, że obróciłam go nie w tą stronę, co trzeba. I postanowiłam, że już tak zostawię i po prostu dorobiłam sobie kawałek. Także tak on wygląda. Zawiązywany jest na wstążkę i na kawałek koronki. Oczywiście wszystko to jest tylko i wyłącznie kolekcja. Dołożyłam tylko motylki lemonowe, bo mam ich po prostu mnóstwo. Bo wiecie, jestem motylowa, ponieważ to jest taki, ma być, tutaj ma być zdjęcia ogrodu, zdjęcia domu, takich najfajniejszych miejsc w domu. No to stwierdziłam, że te motylki się tu jak najbardziej nadadzą. Home Sweet Home, tu jest miejsce tylko na zdjęcia oczywiście do wklejenia, tak samo tutaj, czyli to będą takie dwa zdjęcia właśnie domu i całego ogrodu. Dalej otwiera się w tą stronę i tutaj mamy otwierane na dwie takie strzałki i na ćwieki. I tutaj się otwiera do góry i na dół. Mam nadzieję, że obejmuje to całość. Na dole te będę chciała jeszcze też obrobić, tak jak tamte w środku, zaraz zobaczycie, bo one są tylko wycięte. Ale nie wiem, czy nie będzie jeszcze jakieś małe zdjęcia, bo nie wiem, ile się tu zdjęć zmieści, ile tych zdjęć będzie, więc na razie zostawiam tak, jak jest. Tutaj jest Our Happy Place, tutaj też przyczepiłam jednego motylka. I tutaj będą jakieś mniejsze zdjęcia. Tutaj są, tu jest taki belly band z bardzo ładną sentencją i tak patrzę, że tu się też zmieszczą spokojnie zdjęcia 10x15, bo to są takie zdjęcia w całym albumie. Oczywiście mogą być mniejsze, ale wiadomo. Więc tutaj wysadziłam dwie takie maty póki co, ale tych zdjęć może być tu więcej, no i tu się mogą pojawić. Także to jest ta pierwsza część. Tutaj mamy też właśnie tą sentencję z takimi banerkami. Tutaj będzie zdjęcie. Bardzo mi się podoba ten papier, nie chciałabym go w ogóle przykrywać, ale chyba będzie trzeba. I teraz otwieramy kolejne dwie strony. Tutaj mamy napis właśnie z kolekcji. Today is a good day for a good day. Bardzo fajny. I tu mamy na magnesy. Tu będzie jakaś sentencja albo jakieś zdjęcie. Ojej, tutaj mi się to muszę to wyczyścić. No i tu mamy dużą kieszeń. To jest naprawdę duża, szeroka kieszeń, taka na pół centymetra. Więc tu już powkładałam maty z bardzo fajnymi sentencjami. Tu z tyłu będzie można białym pisakiem coś zapisać. No i tutaj będą zdjęcia. Tu będzie cały zestaw zdjęć. Chodzi o to, żeby tutaj dużo zdjęć włożyć, niekoniecznie, żeby to było rozkładane nie wiadomo jak, ale żeby sobie te zdjęcia móc przeglądać, żeby tu je po prostu przechować. Więc jest taki folder na zdjęcia, taki duży folder na zdjęcia. No i mamy różne maty, gdzie będą pewnie zapisane, jakie roślinki tam rosną i tak dalej. Tu oczywiście jest miejsce na zdjęcie, nie chcę też zakrywać. I tutaj miejsce, tu będzie można coś wpisać albo również przykleić zdjęcie. I tu mamy na magnesy. Natomiast trzecia część jest zawiązywana. I tutaj z kolei znowu mamy kieszeń, jedną taką większą, gdzie będzie znowu mata, znowu są zdjęcia, tutaj tych zdjęć też wyjdzie bardzo dużo. Tu mamy taką mniejszą kieszonkę, gdzie mamy takie dwie maty. Te maty jeszcze mi zostały, więc ich jeszcze jest sporo. No i znowu kolejne miejsca na przyklejenie zdjęć mniejszych, większych. Nie chcę tu żadnych mat wklejać, dlatego że będę wywoływać zdjęcia też tą moją selfie i one będą w różnych rozmiarach. Maty będą oczywiście na 10x15, taki większość tych zdjęć, ale takie mniejsze zdjęcia też się pojawią, żeby ten album po prostu zrobić taki bardziej kolorowy. I to będą na przykład tego typu, że tak sobie myślę, tu będzie na przykład, tu akurat nie, bo nie ma takich sentencji, ale na przykład, o, to jest jakaś taka sentencja, więc tu będzie na przykład this is our happy place i tutaj będą na przykład takie dwa zdjęcia albo jedno zdjęcie, żeby one były tak obok siebie, ale na razie mówię, nie wiem, co tu się będzie działo, więc na razie nie chcę nic z tym robić. No i zamykamy tutaj na kluczyk. Także tak wygląda ten mój Trifold, on tak się też nazywa oryginalnie, ale tak jak mówię, on mógłby być odwrotnie, bo mógłby być tak robiony i wtedy otwiera się w tą stronę, czyli raz, dwa i trzy, o, dokładnie tak, ale ponieważ ja sobie go obróciłam i on mi się zamykał tak i tak, to nie chciałam, żeby się album otwierał w tą stronę, więc dorobiłam sobie tutaj tą jedną część i z tyłu tu jest wszystko oklejone. Także tak się prezentuje album z tej przepięknej kolekcji. Ja mam jeszcze tej kolekcji, mi trochę zostało. Zostało mi jeszcze trochę naklejek, bo tych naklejek tu jest sporo, ale wszystko to będę już uzupełniać w momencie, kiedy będę miała zdjęcia, bo tu jest na przykład Picture Perfect, to sobie nakleję na zdjęcie. Tutaj Happy Day też będzie na zdjęcie naklejone. Happiness, to są mnóstwo jest takich Flour Sugar Coffee, to będzie zdjęcie na pewno z jakiegoś gdzieś tam z kuchni, jakiegoś miejsca.
Oczywiście będę się starała robić te zdjęcia też rodzicom, nie tylko miejscom. Home sweet home tak samo, czyli to wszystko będzie się już prezentowało na zdjęciach, te naklejki będą już na zdjęciach naklejone, więc sobie te naklejki zostawiam, a ten trifoldzik tak się prezentuje. Nie wiem, czy nie zrobisz na niego pudełka, bo jeszcze jest do tego pudełko, więc być może sobie jeszcze okleję pudełko, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj w tym albumie złożyłam praktycznie całą kolekcję. Nie mam już żadnej strony, gdybym chciała na przykład okleić jakąś matą, czy jakąś stronę z tego albumu, to już po prostu nie mam nic. Wszystkie zostały mi tylko takie resztki, więc muszę Wam powiedzieć, że album jest niby nieduży, ale cała kolekcja tych 12 sztuk mi się tutaj zmieściła i jest tutaj cała. Zostały mi same takie małe kawałki, więc no tak się wydaje, że niby nieduży, ale jednak tutaj trochę tego jest. Także serdecznie zapraszam do sklepu. Mam nadzieję, że projekt Wam się podoba. Kolekcja jest naprawdę fantastyczna i tutaj dużo jest też tuszowania przeze mnie zrobionego, bo chciałam też taki vintage klimat utrzymać. No i co? I zapraszam Was na kolejne inspiracje. Subskrybujcie oczywiście kanał. Zapraszamy. Filmy będą się pojawiały regularnie. Także teraz w lipcu jest troszkę więcej, potem będzie ich troszkę mniej, ale będą już regularnie w konkretne dni. Także zapraszamy i do zobaczenia na kanale. Pa!